Trzecia edycja konkursu Debiuty Biznesu. Skąd w ogóle wziął się pomysł na ten konkurs? Co roku w powiecie gostyńskim jest otwierane około 550-600 przedsiębiorstw i z naszej perspektywy te przedsiębiorstwa są niezwykle ciekawe i warto pokazywać to, co się otwiera, promować to, co funkcjonuje na terenie powiatu gostyńskiego, no i zachęcać innych do otwierania biznesu. Jest to też pretekst do tego, żeby porozmawiać o młodym biznesie na terenie powiatu gostyńskiego. Wybrano dziś kolejną firmę, ale jakie były kryteria oceny firm, które startowały w tym konkursie? Wiemy, że było ich 21. Firm było 21. Kryteria oceny dzielą się generalnie na 4 główne grupy i jest to związane głównie z rozwojem tego przedsiębiorstwa, z pomysłem na to przedsiębiorstwo, skąd on się wziął, z pozycją tego, który zakłada to przedsiębiorstwo, czyli czy ma doświadczenie, czy ma wykształcenie w określonym kierunku, jak bardzo to przedsiębiorstwo może wpłynąć na rozwój naszego powiatu. Głównie przedsiębiorstwa produkcyjne były w tym roku premiowane. No i udało nam się wyłonić takie przedsiębiorstwo. Ta firma jakby korzysta z możliwości, które tworzy rynek, ale opierając się o tradycję. Czyli z jednej strony mamy silny trend, silną modę na to, na zdrową żywność. No i ta firma produkuje zdrową żywność, ale jednocześnie promuje to, co kiedyś było dobre, bo ta żywność nie pochodzi z dzisiaj. To jest żywność z bardzo dawna i dlatego postanowiliśmy nagronić tę firmę i może funkcjonować też na większym rynku niż tylko i wyłącznie rynek gostyński. Tu jest perspektywa rynku krajowego, a nawet europejskiego. Dzisiaj jest pani laureatką konkursu Debiuty Biznesu. Trudno wejść na gostyński rynek, mieć własną firmę? Wszystko zależy od tego, jaka to jest działalność. Moich firm jako tako, typowo skupiające się na pracowni cukierniczej, nie ma, można tak powiedzieć. Są typowo cukiernie, także, no ale wybić się spośród dużych cukierni moją małą firmą, myślę, że jest co robić. Osładza pani życie wielu mieszkańców. Radość jest przy tym duża? Tak, szczególnie dzieci, jak przyjeżdżają razem z rodzicami lub zdjęcia, które dostaję później od rodziców, także serce cieszy. Samo zauważenie mojej firmy już dało mi taką iskierkę, że są ludzie, którzy widzą mnie, zauważyli to, co robię i myślę, że nie jest im też o to obojętne. Bardzo kocham swoją pracę. Myślę, że gdyby nie to, że to jest naprawdę moja pasja, nie spędziłabym tylu nocnych robótek ręcznych, gdybym tego nie lubiła. Ja prowadzę firmę ATT Studio Anna Todorczyk-Twardowska i zajmuję się projektowaniem graficznym, głównie ilustracji oraz przygotowanie książek. W samej ilustracji działam od dzieciństwa, a potem jakoś na okresie studiów doszło jeszcze przygotowanie książek. Otwarcie własnej firmy to była trudna decyzja? Trudno jest ją utrzymać na rynku? Nie była dla mnie trudną decyzją, ale ja się szykowałam 3 lata praktycznie na to, bo wcześniej pracowałam jako freelancer, co daje możliwości przy tym zawodzie. I utrzymać się na rynku zależy. I tak, i nie. Tutaj pytanie, jak kto podejdzie do tematu. Takie wyróżnienie to taki dobry prognostyk na przyszłość, Debiuty Biznesu? Przede wszystkim bardzo fajnie, że są takie rzeczy, bo na pewno zachęcają do tego, żeby robić. Tutaj tak są ludzie wyróżniani, więc ja myślę, że to jest dobra prognoza. To pan został dziś laureatem konkursu Debiuty Biznesu. Duże wyróżnienie? Jak najbardziej. W pierwszym roku działalności to już drugie wyróżnienie, także cieszymy się bardzo. Pierwsze było we Wrocławiu, pan wspominał. Co to była za nagroda? To była nagroda w kategorii sery dojrzewające za nasz ser farmerski kozi i druga nagroda Grand Prix całego wydarzenia jako najlepszy z najlepszych. To było wielkie serwowanie. Powiedział pan podczas, kiedy otrzymywał nagrodę, żeby wzrastać trzeba otaczać się lepszymi od siebie. Bo to jest sukces całej rodziny. Gdyby moja mama nie wyszła za mistrza serowarskiego, ja sam pewnie do dzisiaj pracowałbym za granicą. Także fajnie, że tak się losy poukładały. Mogę być na miejscu wśród bliskich, to jest bezcenne. Ciężko jest się utrzymać na naszym rynku, czy jednak nie? Smak wygrywa. Jeśli chodzi o klientów, mamy ich coraz więcej i to jak najbardziej na plus. Natomiast jeśli chodzi o przepisy w Polsce, co do serowarstwa, jest bardzo trudno. Za daleko zaszliśmy, żeby już się cofać. Takie wydarzenia dają dodatkowego kopa do działania, motywację. Natomiast walczymy o to, żeby te przepisy dla małych, jednoosobowych działalności się zmieniły, bo są radykalne po prostu.